Lech Poznań to nie tylko pierwsza drużyna. Równie ważną rolę w klubie pełni Akademia Lecha Poznań, szkoląca piłkarzy w wieku od 6 do 19 lat. W tym programie pokażemy Wam, jak na co dzień funkcjonuje Akademia. Poznacie piłkarskie talenty. Nie zabraknie również wskazówek dotyczących futbolowego rzemiosła. Mateusz Kuźniewski, witam Was serdecznie i zapraszam na nowy magazyn na antenie Lech TV o nazwie Start. No to co, startujemy. W tym programie dowiecie się, jakie sukcesy odnosiły ostatnio drużyny z Akademii Lecha Poznań. Pierwszy mecz zremisowaliśmy 1-1, reszta już poszła łatwiej po 8-0. Nie 8, a 18 bramek zdobył w tym sezonie dla juniorów Kolejorza Krzysztof Gładosz. O tym również w naszym magazynie. Zawsze chcę od siebie wymagać jeszcze więcej, wiem, że mógłbym być jeszcze bardziej skuteczny. Do akcji wkroczy młody reporter, przepyta Łukasza Trałkę. Czy dobrze gra się Sadajowi z taką gęstą brodą? Trochę mniej śmiechu, a więcej ciężkiej pracy. Zobaczycie, jak w roli trenera sprawdza się Iwan Dziurdziewicz. Wymiana pozycji, zawsze utrzymując rąb. W programie sprawdzimy również, jak trenują najmłodsi w Akademii Dziecięcej Kolejorza oraz Lech Poznań Football Academy. Koniecznie zostańcie z nami. Dla większości zawodników Akademii Lecha Poznań Inea Stadion i T-Mobile Ekstraklasa to na razie marzenie, co nie zmienia faktu, że odnoszą sukcesy na innych polach. Sprawdźmy zatem, czym ostatnio żyła Akademia. Wielki sukces odnieśli zawodnicy Lecha Poznań z rocznika 2005. Drużyna prowadzona przez Amilcara Carvalho okazała się najlepsza w turnieju Escola Cup. Kolejorz wygrał prawie wszystkie spotkania. Jedynie w pierwszym meczu zremisował ze Śląskiem Wrocław. Szczególnie cenne było zwycięstwo w finale z Escolą Varsovia, czyli drużyną ze szkółki słynnej FC Barcelony. Kolejorz wygrał 1-0. Jeżeli któryś z zespołów przypominał Blaugranę, to właśnie poznaniacy. Posiadanie piłki było tak jak Barcelona w telewizji, a Barcelona z kolei Escola, to posiadanie było zupełnie odwrotne. Jedna bramka wpadła, udało się zdobyć bramkę, super. Co prawda wynik nie odzwierciedla tego, co się działo w spotkaniu. Mieliśmy też kilka słupków, poprzeczek, mieliśmy dużo niewykorzystanych sytuacji. Barcelona miała tej sytuacji znacznie mniej. Kolejorz wysoko wygrywał swoje mecze. Tytułem króla strzelców podzielili się zatem Lechici, Dawid Ławniczak i Oliwier Siuda. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano z kolei Jana Niedzielskiego. Mali piłkarze bardzo dobrze wspominają swój występ w Warszawie. Były trudne mecze. Pierwszy mecz zremisowaliśmy 1-1. Reszta już poszła łatwiej po 8-0. Jednak finał też był trudniejszy. 1-0, chociaż dominowaliśmy grę. Moim zdaniem bardzo dobrze graliśmy. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Myślę, że realizowaliśmy założenia trenera. Zawodnicy Kolejorza z rocznika 2005 mają wielkie piłkarskie marzenia. Życzymy powodzenia w ich realizacji. Żeby zagrać w Realu Madryt i być najlepszym zawodnikiem na świecie. Juniorzy starsi Kolejorza bardzo dobrze rozpoczęli piłkarską wiosnę. Podopieczni Wojciecha Tomaszewskiego na początek wygrali u siebie z Bałtykiem Koszalin 4-2. Do przerwy był remis 1-1. Dopiero w drugiej połowie Lechici pokazali swoją wyższość. Szkoleniowiec po spotkaniu był zadowolony, ale tylko częściowo. Jestem zadowolony z wyniku, z gry nie do końca, bo dużo rzeczy dzisiaj nam nie wychodziło tak, jak sobie założyliśmy przed meczem. Cieszy nas dobry wynik, na pewno druga połowa meczu lepsza w naszym wykonaniu niż pierwsza. Drużyna Kolejorza w drugim wiosennym meczu nie straciła już gola, zdobyła za to 3 bramki i zgarnęła komplet punktów w wyjazdowym spotkaniu z Ruchem Chorzów. Humory podopiecznym Wojciecha Tomaszewskiego popsuł nieco bezbramkowy remis z bydgoskim Zawiszą. Piłkarską wiosnę dobrze rozpoczęli również zawodnicy drużyny rezerw, którzy w wyjątkowym meczu rozgromili Old Boyów Lecha Poznań 10-0. Piłkarskie święto kibice na żywo mogli obserwować na antenie Lech TV. Drugi zespół Kolejorza tym samym awansował do półfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Głównym autorem zwycięstwa był Piotr Kurbiel, zdobywca 6 bramek. W rundzie jesiennej brylował na boiskach centralnej Ligi Juniorów. Dzięki temu zaliczył również występy w ekipie rezerw Kolejorza. Poznajcie Krzysztofa Gładosza, urodzonego snajpera i jednego z wielu utalentowanych piłkarzy w Akademii Lecha Poznań. Krystian Sanowski stracił piłkę, teraz ją odzyskał. On potrafi dryblować, on jest szybki, on potrafi również podać. Gładosz! 1-1. Bardzo szybko odpowiedzieli nasi. Świetna akcja.
Takich trafień w centralnej lidze juniorów Gładosz zaliczył w tym sezonie aż 18. Dzięki temu zawodnikiem zainteresował się sztab drużyny rezerw Kolejorza. Aktualnie 18-letni napastnik balansuje pomiędzy ekipą juniorów starszych, a drugim zespołem Lecha Poznań. Zbiera pozytywne recenzje, ale sporo musi jeszcze poprawić. No, Krzysiek pokazał w szczególności w grupach młodzieżowych, chodzi tu o drużynę A1, że jest skutecznym zawodnikiem. U nas na pewno potrzebuje troszeczkę jeszcze czasu tutaj, no. Także jest to piłka już seniorska i trochę musi tej ogłady w tym naszym zespole nabrać. I na pewno wtedy też będzie mu łatwiej grać. Krzysiek zbiera tutaj doświadczenie i każdy trening, każde spotkanie właśnie jest takie w tej seniorskiej piłce powinno mu nadać tej pewności siebie i mam nadzieję, że ta skuteczność też będzie i u nas przez niego prezentowana. Sam napastnik doskonale zdaje sobie sprawę zarówno ze swoich zalet, jak i wad. Może zacznę od wad. Myślę, że cały czas muszę pracować właśnie nad tym, aby doskonale gdzieś tam przede wszystkim te cechy fizyczne, tak? Czyli żeby się bardziej obudować, bo jednak piłka seniorska tego wymaga. Muszę cały czas pracować tak naprawdę nad wszystkimi tymi cechami. Myślę, że nad grałtułem do bramki, bo to dla napastnika jest bardzo istotne. No, jeśli chodzi o zalety, no to myślę, że skuteczność, no. Krystian Sanecki 1-1, zobaczymy, czy w pełnym biegu rozwiąże tą akcję. Myślę, że nie będzie miał z tym wielkich problemów. Pola. Tak jest! 5-2, no bardzo ładna akcja, kolejna bardzo ładna akcja Lecha Poznań. To, co pokazałem w juniorach, może o tym świadczyć, natomiast zawsze chcę od siebie wymagać jeszcze więcej. Wiem, że mogłem być jeszcze bardziej skuteczny i nad tym również muszę pracować, żeby ta skuteczność była cały czas przeze mnie potwierdzona. Gładosz w drużynie rezerw rywalizuje na co dzień z Piotrem Kurbielem. Obaj napastnicy mają szansę, by w przyszłości zasilić pierwszy zespół Lecha Poznań. Na to liczymy tutaj, że on i Piotr Kurbiel to będą takie typowe dziewiątki tutaj w Lechu, które no nie będzie musiał klub szukać, tylko będą to zawodnicy, którzy przechodząc przez te wszystkie grupy młodzieżowe mają szansę zabłyszczeć i w końcu mamy nadzieję, że sami sobie wyprodukujemy porządnego zawodnika na tą dziewiątkę. Każdy z nas by chciał, żeby to jak najszybciej następowało, natomiast wydaje mi się, że te postępy robione systematycznie dadzą końcowy efekt lepszy, bo będę cały czas się oswajał z czymś nowym i będę stopniowo robił krok do przodu. Sam fakt, że jest królem strzelców Ligi Juniorów i to na pewno daje wielki plus, więc no, dobry zawodnik. Gładosz swoją przygodę z piłką rozpoczął w rodzinnym Lublinie. To tam wypatrzyli go skauci Kolejorza. Co ciekawe, Krzysztof wzoruje się na byłym zawodniku klubu z Bułgarskiej. Jest dużo napastników, którzy mi imponują, wiadomo, na tym najwyższym poziomie europejskim. Bardzo, bardzo lubię i podoba mi się gra Roberta Lewandowskiego, który ma tak naprawdę wszystkie potrzebne cechy dla napastnika. Jest silny, jest skuteczny, gra dobrze głową, tyłem do bramki, jest również bardzo dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o grę defensywną, więc to jest, można powiedzieć, taki jakby wzór i osoba, na której można się wzorować i z której brać można przykład. Chociażby zdobywając takie bramki. Życzymy, żeby było ich jak najwięcej. Na co dzień jesteście przyzwyczajeni do tego, że to my dziennikarze zarzucamy piłkarzy gradem pytań. Proszę mi jednak wierzyć, że w tej chwili tylko niewinnie siedzę sobie obok koszulki Łukasza Trałki, ponieważ z kapitanem Lecha Poznań tym razem porozmawia młody reporter. Witam serdecznie, nazywam się Paweł Radoszewski, mam 14 lat. Zapraszam na wywiad z Łukaszem Trałką. Łukasza, ty ile masz lat? No już 30, także z górki. A co robiłeś, jak miałeś 14 lat? 14 lat. Trochę czasu to minęło, ale chodziłem do szkoły. To była chyba podstawówka wtedy, tak. Bo ty chodzisz do drugiej gimnazjum, to była 8 klasa podstawówki. Byłem malutki jeszcze wtedy. Dopiero urosłem na tych wakacjach, które właśnie były po tej klasie. Malutki, drobniutki chłopak, grałem jeszcze w Robczycach u siebie.
w swojej miejscowości. Później właśnie po tym wieku 15 lat trafiłem do Dębicy, do Igropolu. Tam sobie też kopałem. A jak poznałeś swoją pierwszą miłość? Swoją pierwszą miłość? Na pewno będzie oglądała to. Co, ja ze swoją żoną znam się długo, bo jesteśmy z tej samej miejscowości, chodziliśmy do tej samej klasy przez 8 lat do szkoły podstawowej. I później rok czasu jeszcze do liceum. Ja wyjechałem, a Marta została. No znamy się od nie wiem, szóstego roku życia, także długo. Czyli żadne inne dziewczyny się raczej nie przewijały oprócz żony teraz twojej? Nie, absolutnie, tylko żona. No ale tak na poważnie, gdzieś tam spotykaliśmy się dopiero w wieku, nie wiem, 18 lat. A w szkole jak ci szło, dobrze, czy nie za bardzo? Wiesz co, prymusem nigdy nie byłem, zawsze rzucało się torbę z książkami w domu, zjadło coś szybko i od razu na boisku grało się do wieczora i każdy dzień tak samo mijał. To, co musiałem umieć, żeby gdzieś tam poprzychodzić dalej, to się uczyłem, a żeby jakieś tam super oceny mieć, to nie, ale też nie miałem problemu z nauką nigdy. A jak myślisz, czy dobrze gra się Sadajowi z taką gęstą brodą? nie widziałem go nigdy bez brody, nie wiem, jakby grał bez brody. Myślę, że tak, no ale tam z tamtego regionu, jak ostatnio gdzieś tam oglądałem zdjęcia jego i jego kolegów, to większość ma z nich brodę, to może jakiś tam taki styl bycia jest, ale czy mu to przeszkadza? Nie wiem, bardziej groźnie jest. Legendy kolejorza. Na co dzień losami piłkarzy przejmujemy się tylko wtedy, kiedy grają w piłkę. Rzadko wiemy, co dzieje się z nimi po zakończeniu piłkarskiej kariery. Inaczej jest z Iwanem Dziurdziewiczem, który po tym, jak zawiesił buty na kołku, został trenerem w Akademii Lecha Poznań. Zobaczmy, jak Dziuka radzi sobie w roli szkoleniowca. Graj spokojnie, pograj tutaj, pograj. Tak jest. Przygotuj. Szukaj wolną przestrzeń tam. Tak jest. Pozycja otwarta, Maty. O tym mówiliśmy, dawaj. Cały czas ruchu piłka, dawaj. Masz, Boro. Daj. Uciekaj już, dawaj. Przygotuj spokojnie, nie wchaj na siłę, spokojnie, przygotuj to, buduj cały atak, buduj. Komunikacja, dawaj. Brawo, zobacz, brawo. Super, Wicza, super, klubsik, brawo. Przygotuj, będzie. Odpowiedni moment i wykorzystujemy. Graj Golinka dalej, dawaj. To nieźle wygląda, chłopaki, to jest właśnie to. Piłka cały czas w ruchu, pozycja otwarta. O, świadomie buduję całą akcję. Odpowiedni moment. O, zmiana centrum gry, tak? Trzymamy to, jak można na kontakt, 1-2. Jak najbardziej, jak już trzeba 3, to ok, tak? Szybciej Golinka, za wolno to jest, dawaj, idziemy, dawaj. Obróć się wcześniej i szybciej. Buri za linią, dawaj. Tak jest, dobrze, brawo, super, op, czekaj, przygotuj, brawo, super. Od bramki muszę przejść tam, tak? Zmienić centrum gry. Tutaj, wymiana pozycji, zawsze utrzymując rąb, ok? Jasne czy nie? I wszystkie elementy, które... Ostatni dzień robimy. Otwarta pozycja, szybko, budujemy grę, tak? Bomber, prosto, szybciej. Keczyk, już masz Keczyk. Brawo Keczyk, spokojnie. Idź bez piłki, tak jest. Cały czas, brawo. Iść, Maty. Kończ lewo, Biały! Biały, po co się boisz te lewe nogi, Biały? Chłopaki. Nigdy wam nic nie powiem, jeżeli uderzę stąd lewą i nie strzelę. A jeżeli mam okazję, żeby uderzyć, ale się boję, bo jest moja słabsza noga i zrobię to i stracę, no to masz problem. Będziecie mieli problem z nami. Tak? Uderz tą lewą nogą, nie bój się, nic ci nie powiem nigdy. Tak jest. Szukaj 1-1, brawo. Już, szybciej, hop, wykorzystaj, dawaj! Szukaj przód, jak możesz wejść tam!
Lepiej chłopaki, lepiej tam finalizacji, dawaj! Bomy, chodź tutaj. Grałeś do klubu, tak czy nie? Wiesz co robisz? Zostajesz w miejscu, tak? Graj mu teraz. Graj mu. To jest gra bez piłki. Jak wszyscy będziemy czekać tylko na tą piłę, nic nie ugramy, nic nie wygramy, nic nie zrobimy. Ruch, obieg, wbieg. Dlaczego? Bo to będzie prowokowało tego przeciwnika, żeby wszedł tutaj. Klub się może wejść do środka uderzyć. Dużo pomagam swoją grą. Bez piłki. Bez piłki gram 80 parę minut, 2,5 minuty mają piłę. Czyli więcej muszę grać bez piłki. Z boiska piłkarskiego przenosimy się na halę, a tam doszło ostatnio do bardzo ciekawego wydarzenia. W meczu wewnętrznym zmierzyły się dwa roczniki, 2006 i 2007. Sprawdźmy zatem, jak to wszystko wyglądało i dowiedzmy się, jaka jest idea organizowania tego typu wydarzeń w Akademii Lecha Poznań. Czas do czasu robimy takie gry, przy czym przeważnie robimy to w ten sposób, że jeżeli są to różne roczniki, to złota grupa rocznika młodszego gra z grupą równoległą, czy to troszkę słabszą rocznika starszego, po to, żeby ta rywalizacja była mniej więcej wyrównana. Natomiast w tej chwili jesteśmy świadkami takiej gry, gdzie jest praktycznie grupa dopiero tworzona, rocznik 2008, to jest dopiero zalążek złotej grupy, gra z grupą równoległą rocznika 2007, czyli chłopcami, którzy już 2 lata trenują. No i też szczególnie nas tu interesuje nie wynik, tylko postawa tych chłopców młodszych, czyli to, czy oni już rozumieją zasady gry, czy już są w stanie rywalizować. Jest to dla nas taki ciekawy materiał, bo nie ukrywam, że po raz pierwszy pracujemy z 6-latkami. A jak to się stało, że trafiłeś na treningi Lecha Poznań? Było wyróżnionych, było 150 dzieci i było wyróżnionych 50. Czyli musisz być niezły. No. Wy macie normalne treningi i czasami gracie sobie mecze. To co ty wolisz, treningi czy mecze? Treningi. Wolisz treningi niż mecze? Tak. A dlaczego? Bo na treningach można robić postęp, swody, rozszerzenie gry, otwarcie gry. Bardzo jest fajnie, dużo goli strzelamy. A to strzelanie goli jest najfajniejsze w grze w piłkę nożną? Tak. Czyli rozumiem, że chcesz być napastnikiem. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. To kim w takim razie chcesz być? Obrońcą. Dla mnie to jest gra z lekką przewagą, ponieważ moi chłopcy mają jakby rok treningów przewagi za sobą, także ich repertuar panowań nad piłką z wodów jest bogatszy niż tutaj chłopców, którzy trenują od niecałego roku. Taką mamy przewagę. Oczywiście graję 3x3 w tej kategorii wiekowej, żeby chłopcy mieli dużo kontaktów z piłką. Jeżeli oczywiście będzie byłoby ich więcej, czyli 5x5, no to liczba tych kontaktów z piłką oczywiście maleje. Zaglądamy na jeden z treningów Lech Poznań Football Academy, szkółki piłkarskiej szkolącej dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Zdarza się, że na zajęciach pojawiają się nawet 3-latki. Część z tych maluchów w przyszłości może zrobić niemałą karierę w kolejorzu. Rozpoczęliśmy działalność 1 września. W tej chwili już mamy stworzonych ponad 20 oddziałów. Chcemy szkolić jak największą liczbę dzieci. Oczywiście jest droga profesjonalna, czyli liczymy na to, że znajdą się dzieci bardzo utalentowane i przejdą tą drogę profesjonalną w Lechu,
poprzez grupę wiodące, aż po Akademię we Wronkach i miejmy nadzieję grę w pierwszej drużynie Lecha Poznań. Umiejętności czy talent nie są tutaj najważniejsze. Każde dziecko, które ma chęć, by trenować piłkę nożną, może śmiało przyjść na zajęcia do Lech Poznań Football Academy. Trenerzy, szczególnie dla najmłodszych adeptów futbolu, przygotowują wiele atrakcji, nie tylko piłkarskich. Przede wszystkim są to gry i zabawy, głównie ukierunkowane na sprawność ogólną i tak naprawdę koordynację ruchową. Większość z nich, tych zabaw, chcemy prowadzić, żeby to najczęściej było z piłką. Te zabawy wtedy dzieci uczą się zmiany kierunku, panowania nad piłką, to co naprawdę jest stricte związane z treningiem piłki nożnej. Wszystko jest w formie zabawy. Wiadomo, że dzieci, przez dzieci musi przemawiać radość, tak? One mają się tym bawić, bo wtedy najlepiej się rozwijają. No i głównie właśnie treningi prowadzone są w formie zabaw. Na końcu oczywiście trochę gry, żeby też już przyzwyczajać do późniejszych etapów. Dzieciaki bardzo chwalą sobie zajęcia w Lech Poznań Football Academy i chętnie opowiadają o tym, co tutaj robią. Czasem murarz i jeden na jeden. A murarz na czym polega? Że jak ktoś złapie, to jak jedna osoba jest wyznaczone pole i jak ktoś będzie złapany, siada i jest murek. Jak zacząłem mówić, to już chciałem grać w piłkę. Tak od razu? Tak. A dlaczego? Nie wiem, bo tak się urodziłem. Obecnie w Lech Poznań Football Academy trenuje około 700 urodzonych piłkarzy. Szkółka prowadzi zajęcia w 20 lokalizacjach w całej Wielkopolsce. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego programu na dobre porzuciliście myślenie, że klub piłkarski to tylko pierwsza drużyna. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce.